Nieustanną bolączką naszego miasta jest przeprawa promowa i związane z nią niekończące się kolejki samochodów, zwłaszcza w weekendy, kiedy przez miasto przejeżdżają turyści. Sprawa tego, czy promy Bieliki powinny być dostępne dla wszystkich, jest kwestią sporną już od kilku lat. Prezydent Żmurkiewicz szuka nowych rozwiązań. Na przeprawie w centrum miasta, podkreślam, w centrum miasta, wprowadzić opłaty. Opłaty te dotyczyłyby wyłącznie osób spoza Świnoujścia. Mieszkańcy Świnoujścia nie płaciliby za przejazd, byli po prostu by zwolnieni. Jest taka możliwość zastosować zerową stawkę opłat dla mieszkańców Świnoujścia. Wysokość opłat to jest 10 zł za przejazd promem, bo tylko tyle można na takiej wysokości można te opłaty utrzymać. Opłaty te oczywiście wpływałyby do budżetu, pobieraliby te opłaty pracownicy żeglugi i stanowiłyby dodatkowe źródło finansowania żeglugi świnoujskiej. Wielokrotnie i pan wojewoda, i ministrowie, do których zwracaliśmy się o środki finansowe, zwracali nam uwagę, jeżeli wam brakuje pieniędzy na przeprawy, wprowadźcie opłaty. Powiem szczerze, że zastanawiałam się nad tym, ale chyba powinna być płatna. A dlaczego? Dlatego, że jest to przeprawa promowa, jak tablice mówią, dla mieszkańców miasta. Jeśli mieliby jeździć, to moglibyśmy za te pieniądze mieć dodatkowe rejsy, czyli częstotliwość promów zwiększyłaby się, bo byłyby jakieś dodatkowe pieniądze. Raczej powinna być płatna dla każdego, kto używa. A dlaczego? No po prostu po złotówce za jeden przejazd to jest duży wkład finansowy dla miasta by był. Jeżeli ode mnie by to zależało, jeżeli według własnego uznania, to sądzę, że myślę, że mieszkańcy Świnoujścia nie mieliby nic przeciwko, jeżeli goście by płacili dodatkowo za przeprawę w centrum. Bo jednak to jest, jeżeli wszyscy się tutaj grupujemy, to jest to utrudnienie przede wszystkim dla tych, co mieszkają na stałe. To, co w tej chwili zaproponował prezydent, to uważam, że to jakaś naprawdę pomyłka, bo to nic innego albo głupota, dlatego że to nie skróciłoby kolejek, a wręcz przedłużyło. Nawet jakby po 500 zł mieli płacić obcy, to wiadomo, że jakby ktoś się zdecydował, to ta kolejka będzie dłuższa, nie krótsza. Sprawa płatnej przeprawy w centrum będzie poruszana na najbliższej sesji Rady Miasta 29 maja w czwartek, na której transmisję zapraszamy.